właściwie możemy już powiedzieć, że inwestycja przebudowa ulicy Beskidzkiej została definitywnie skończona. Jeszcze przez kilka tygodni, kilka ostatnich tygodni nie mogliśmy korzystać z wjazdu z ulicy Beskidzkiej na Aleję Niepodległości w pobliżu Centrum Bezpieczeństwa. Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Tychach. Ten zjazd został już otwarty, także mieszkańcy i wszyscy przejeżdżający przez miasto bez przeszkód mogą to zrobić szybko, sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie. Cała inwestycja, która kosztowała blisko 190 milionów złotych, spowodowała, że właśnie z ulicy Beskidzkiej, tej drogi, która łączy tak naprawdę północ z południem, czyli to trasę od strony Katowic i dalej Warszawy i Gdańsk z południem Polski, z górami, z Cieszynem, z Bielska Białą. Przez tą drogę przejedziemy już bez żadnych przeszkód, bez postojów na światła, które do tej pory na tej drodze się znajdowały. Droga jest właściwie bezkolizyjna, bezpieczna i szybka, ponieważ przez większość trasy przejedziemy z prędkością ponad 100 km na godzinę. A mieszkańcy, którzy będą przejeżdżali z jednej strony ulicy Beskidzkiej na drugą, na przykład na rowerach, mogą skorzystać z trzech nowo wybudowanych, bezkolizyjnych przejść dla pieszych. Najbardziej jednak ulica Beskidzka zmieniła się w rejonie Alei Niepodległości, ponieważ tam wybudowano specjalną estakadę, która oddzieliła ruch lokalny od tego tranzytowego.